Witam, znacie mnie już dobrze, nazywam się Michał Piotrkowicz i zajmuję się profesjonalnie szermierką samurajską oraz mieczami japońskimi. Przejdziemy teraz do trudniejszych trochę kombinacji, tak będziemy sobie sprawdzać po kolei w zasadzie wszystkie bloki. Marcin teraz będzie robił krok do przodu i shonen-giri, ja będę robił kasumi-uke, ten blok już był, ale oddam mu cięciem w nogę, natomiast on zrobi gedan-uke. Także mamy tutaj ashigiri, czyli cięcie w nogę, którego jeszcze nie trenowaliśmy w tych kombinacjach. I mamy też gedan mikatsuki uke. Jest taka ważna rzecz z tym blokiem, że jeśli go robicie, szczególnie już metalowymi mieczami, to nie róbcie go w ten sposób. Nie unoście prawej ręki tutaj do góry. Nadgarstek prawej ręki powinien w zasadzie zostać w miejscu i tylko się rotować. Większość pracy wykonuje lewa ręka. Powinienem zablokować tak aby chronić nogę z grubsza tutaj od wysokości biodra aż po kostkę, a nie tak, że ja jestem dalej odsłonięty tu poniżej kolana. Nie unosimy ramion, ok? To jest dość ważne. Druga, może jeszcze nie schowam miecza, druga ciekawa rzecz tutaj, to jest takie cięcie sytuacyjne. Jeśli przeciwnik was atakuje tak, to obracacie nadgarstki i po prostu to jest może niezbyt silne cięcie, ale bardzo łatwo je wykonać, więc też jest taką dobrą zdobyczą pod kątem sparingowym i warto tutaj zwrócić na to uwagę. Też niestety będzie szybciej to cięcie niż jakieś zamachowe cięcie od tej strony, po bloku, gdzie ja mam ręce zupełnie z drugiej strony. Ok. Zaczynamy. Pozycja i hop. To jest pierwsza kombinacja, w której robimy jakby różne rzeczy. On robi inny atak, inną kontrę niż ja. Teraz będzie kolejna taka kombinacja. To jest dość trudna rzecz, bo atakujący Tori będzie wykonywał kesagiri z krokiem do przodu, natomiast nagasu uke z krokiem do tyłu. Następnie przełoży miecz za plecami i wykona cięcie poziome suegiri. Natomiast Marcin odpowie blokiem yoko uke. Blok yoko uke to jest blok sytuacyjny. On wygląda tak, albo ostrzem w waszą stronę, jeśli chce szybką kontrę wykonać, albo jeśli chce mieć pewność, że zablokuje czymś twardym i że blok wytrzyma, to tutaj nadstawiam tył miecza, ok, i ostrze jest skierowane do tyłu. Generalnie też niewielka strata, bo obrócę nadgarstki, mam ładne cięcie kiriage, czyli cięcie unoszone, które jest jednym z najmniej przewidywalnych cięć i najtrudniejszych do obrony w takiej realnej szermierce, więc to wcale nie jest obligatoryjne, żeby było tak. Ważna sprawa, cięcie będzie skierowane tutaj na korpus, żebyście blokowali mieczem w ten sposób, tutaj pionowo i blisko od suby. Jeśli zablokujecie końce, to kolega się przebije przez ten blok i troszeczkę wam zrobi lifting tutaj. Cięcie poziome ma być na wysokości brzucha. To też jest bardzo ważne, nie na wysokości głowy. Teoretycznie przeciwnik ma większe szanse, jeśli tniemy w głowę, bo widzi dokładnie tor tego cięcia. Może jeszcze zawsze się schylić i uniknąć, prawda? Cięcie w brzuch, no tutaj nie ma oczu, prawda? Gdzieś na klatce piersiowej, więc trudniej mu jest ocenić, gdzie to konkretnie trafi. Jest lepszym cięciem, jeśli chodzi o cięcia poziome. Tutaj ten cel
tutaj jama brzuszna to jest po prostu bardziej opłacalne tutaj ciąć. I teraz zaznaczam, że to jest trudna kombinacja koordynacyjnie i jakby mało intuicyjna. Bloki będziemy robić jak zwykle na jedną i na drugą stronę. I tutaj najczęściej się konfunduje partner, jeśli chodzi o blokowanie cięcia skośnego kesegi. Żeby nie przedłużać, to zaczniemy. Tutaj zachęcam do tego, żebyście sobie to najpierw pod penami przećwiczyli, bo to jest naprawdę trudne. Do zobaczenia następnym razem.